Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie na trzecim spotkaniu Szkoły z Pomysłem w Progresferze. Na dzisiejszym webinarze zajmiemy się niezwykle ważnym tematem, mianowicie wyborami w szkole. I przyznam, bez powodu tego tematu nie ruszamy właśnie w tym miesiącu. Mamy listopad, obchodzimy tutaj Święto Niepodległości, ważne wydarzenie dla Polski. Demokracja, nasz główny ustrój, i ja tak sobie trochę przejrzałam, jak to u nas ogólnie wygląda z tą frekwencją. No i niestety, tak, statystyki, które teraz nawet sobie oglądam prosto z Wikipedii, pokazują, że zaczęliśmy w 1989 roku od niezbyt dobrej frekwencji i w sumie cały czas ona spadała. W 2019 pojawił się pierwszy ruch, już w wyborach do parlamentu i do wyborach prezydenckich przekroczyliśmy pierwszy raz naprawdę od 20 lat 60% wyborców. I mogłoby się wydawać, że jest to dużo. Natomiast spojrzałam też na frekwencję w innych krajach Europy Zachodniej i muszę przyznać, że nie wypadamy najlepiej. Jeśli chodzi o same wybory do Parlamentu Europejskiego, no to niestety takie kraje jak Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Luksemburg, Grecja, mogłabym wymieniać, wszystkie nas wyprzedzają. Oczywiście wiem o tym, że w Belgii są kary za niepójście na wybory, natomiast mimo wszystko wyprzedzają nas. I też spojrzałam na wybory parlamentarne u naszych sąsiadów. No więc w Niemczech jest jednak tak, że jak frekwencja do parlamentu jest poniżej 70%, to wszyscy biją na alarm, że jest jakiś dramat i demokracja się sypie. My do tych 70% jeszcze nie dotarliśmy i mamy wrażenie, że jest to związane z tym, że jesteśmy tak młodą demokracją. I tych spraw obywatelskich się po prostu uczymy. A gdzie tego się uczyć najlepiej? No właśnie w szkole. Dlatego dzisiaj spotkanie dotyczące tego, jak prowadzić wybory w szkole, żeby faktycznie miały one możliwość kształcenia kompetencji obywatelskich u uczniów. Aby przedstawić sposoby na te prawdziwe szkolne wybory, które będą potem kształcić tych prawdziwych obywateli zaangażowanych w sprawy demokracji, zaprosiliśmy dwie osoby, obie z dwóch etapów poziomów nauczania, tak aby pokazały nam, jak one to robią u siebie w swoich klasach. Pojadę może kolejnością, przedstawiając nasze prelegentki kolejnością etapu nauczania. Pierwszą z osób, którą serdecznie tutaj witamy, jest pani Elżbieta Kmita. Jest ona nauczycielką z klas 1-3 z 30-letnim, ponad 30-letnim doświadczeniem. Nauczycielką niezwykle kreatywną, pomysłową, tworzącą szereg własnych pomocy, obsypaną nagrodami, autorką konkursów. A dzisiaj chciałybyśmy pokazać również pomysł, który realizuje w swojej szkole, a mianowicie organizuje wybory do samorządu klasowego już na etapie klas 1-3. Drugą naszą gościnią jest pani Natalia Hutek-Rosowacka, która z kolei jest anglistką w szkole podstawowej w Murowanej Gościnie, szkole podstawowej numer 2 imienia Henryka Sienkiewicza. Jest również oczywiście opiekunką samorządu szkolnego. I tak naprawdę panią Natalię zaprosiłyśmy, bo byłyśmy kiedyś na warsztatach w jej szkole i trafiłyśmy dokładnie na moment, kiedy były wybory do samorządu szkolnego i byłyśmy zachwycone plakatami wyborczymi, które wisiały w szkole. I kiedy szukałyśmy osób, które mogą przedstawić ten temat, to pani Natalia i jej szkoła przede wszystkim wydała nam się bardzo naturalnym wyborem, no bo widziałyśmy, że oni to robią. Stąd też dwie dzisiaj mamy gościnie, które będziemy trochę ciągnąć za język, jak dokładnie one tę demokrację w swoich uczniach kompetencje obywatelskie kształcą. Także witamy serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To tak, może zacznijmy od pytania, jak to się w ogóle zaczęło, bo ja przyznam szczerze, że z mojej szkoły pamiętam wybory jako, przepraszam, lekką ściemę. To znaczy, był to jakiś może konkurs popularności, jak byliśmy młodsi, a jak byliśmy starsi, to był konkurs łapanki. Czyli kogo tam wypchnąć, żeby po prostu już to załatwiał. Szczerze mówiąc, mój samorząd klasowy w liceum to już nie zmieniał składu chyba ani razu, tylko się zmieniały role. Więc jakoś nie wspominam tego w ogóle jako ważne wydarzenie w moim życiu szkolnym. Skąd u pań pojawił się pomysł, żeby
wprowadzić jakieś zmiany, podejść do tego inaczej. Może zacznijmy faktycznie od tego samorządu klasowego. Czyli skąd w ogóle pomysł, żeby już u dzieciaków w klasach 1-3 wprowadzić wybory na poważnie? Ja myślę, że rzeczywiście ta edukacja obywatelska powinna odbywać się od najmłodszych lat dzieciaka w szkole. No, ponadto dzieciaki w klasach 1-3 bardzo wiele rzeczy chcą naturalnie. Nie ma chyba takiego dzieciaka, który przychodzi do szkoły i mówi, że nie chce się uczyć. Nie ma takiego dzieciaka, który na przykład przychodzi do szkoły i mówi, ja nie chcę być przewodniczącym, ja nie chcę nic robić. Nie, dzieci mają taką naturalną potrzebę bycia kreatywnym, bycia mądrym, uczenia się i także bycia obywatelem, jeżeli ich świadomość rośnie i w sposób świadomy im się to jakby uświadomi. Zabrakło mi słowa. Czyli po prostu wykorzystanie tej motywacji, która już u tych maluchów jest. Potencjał dziecka w klasach 1-3 jest przeogromny, przeogromny. I odpowiednie podejście do pewnych spraw powoduje to, że on jest jeszcze bardziej duży. Także tutaj ja bazuję tylko na potencjale dziecka, na niczym innym. No okej, to przerzućmy się na starszych, no bo u starszych to z kolei może być tak, że trochę tak się mówi, że siódma, ósma klasa to już powoli są dzieciaki, którym się nic nie chce przecież. To jak to jest z tymi wyborami? Jak do tego podejść inaczej? Skąd ten pomysł? I tak, i nie, ale może zacznę od początku, ponieważ tutaj panie zadały pytanie, dlaczego postanowiliśmy coś zmienić. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo też nie było o tym wspomniane wcześniej, ja jestem również absolwentką szkoły, w której uczę, więc przejmując opiekę nad samorządem uczniowskim wraz z koleżanką, drugą opiekunką, postanowiłyśmy no, nie zmieniać nic, a jedynie kontynuować tradycję. Zatem skoro jestem absolwentką, to też doskonale pamiętam te wybory do samorządu uczniowskiego i one zawsze odbywały się w sposób demokratyczny, sprawiedliwy i faktycznie, tak jak już tutaj pani wspomniała, też bazujemy na młodzieży, która po prostu chce coś zmienić, chce zrobić coś dla społeczności szkolnej, no chce odmienić ten nasz dwójkowy świat, więc tutaj nawet dość dużo chętnych jest jako kandydatów, tak bardzo dużo mamy kandydatów do właśnie tego samorządu uczniowskiego, także tutaj na liczebność nie możemy absolutnie narzekać. Czyli takie ogólne podejście, że młodzieży się nic nie chce, to trochę mit. I tak, i nie. Myślę, że tutaj bardzo duży wpływ na podejście teraz młodzieży do działań, tak, do podejmowania wysiłku i działań, miała na to wpływ pandemia, tak? No nie zapominajmy o tym, że tak na te dwa lata byliśmy jednak zamknięci. My znaleźliśmy na to jakiś sposób, ale faktycznie widzimy taką granicę. Przed pandemią było zupełnie, zupełnie inaczej i dużo więcej się chciało, dużo więcej było pomysłów. No po tej pandemii jakby walczymy, raczkujemy, staramy się na nowo obudzić tą chęć, tą kreatywność, no i jakby próbować tak działać i lokalnie, i wychodzić poza szkołę. Ja jeszcze tutaj myślę, przepraszam, jeszcze myślę, że jeżeli dzieciaki od pierwszej do trzeciej klasy będą uczone tego, że żyjemy w demokracji i żyjemy w społeczeństwie obywatelskim. Ja zawsze moim dzieciom powtarzam, że żyjemy w takiej formacji, która nazywa się społeczeństwem, to i nauczyciele klas starszych nie będą mieli z tym problemu, żeby dzieciom się chciało chcieć. Tak, tak, ogrom pracy wkładają właśnie ci nauczyciele z tej edukacji, z tego pierwszego etapu edukacyjnego, za co naprawdę jesteśmy ogromnie wdzięczni. No, ale to dobra. Trochę... Proszę? Trochę tutaj już Pani Elu, Pani zaczęła mówić o tym właśnie, tym jak przygotować dzieci, bo to zakładam, że to nie jest tak, że przychodzimy i mówimy fajnie, robimy wybory, kropka. Że jednak ten proces przygotowania dzieciaków, młodzieży do tego, aby one chciały, aby one widziały sens, aby wiedziały, co się dzieje i po co, jest jednak trochę dłuższe.
to Pani Elo, mówiła Pani, że żyjemy w społeczeństwie, że to jest dzieciom przekazywane. Co, jak jeszcze Pani przygotowuje dzieci do tego procesu demokratycznego? Przede wszystkim my w klasie żyjemy w demokracji. Ja na przykład wprowadzam, to już chyba paniom zawdzięczam, to, że wprowadzam słoik z makaronem, metodę Jacka Pyżalskiego, któremu każdemu nauczycielowi, każdej nauczycielce bardziej polecę. I tutaj też, teraz się skupię przez moment na tym słoiku z makaronem, który uważam, że jest fantastyczną szkołą demokracji i fantastyczną szkołą promowania dobrych rzeczy. A więc jeżeli dzieci zbierają makaron do słoika i polecam tutaj każdemu nauczycielowi, żeby poznał tę metodę, która jest obecna wszędzie i na YouTubie, to my demokratycznie, czyli w formie głosowania wybieramy nagrodę. Nagrody są zawsze nierzeczowe, niematerialne, ale to są takie drobne przyjemności z życia szkolnego, typu wyjście na 10 minut dłużej na boisko, czy też pójście do sali komputerowej, czy też czasem takie szaleństwa jak taniec na stołach, ale wtedy głosujemy. My w wielu, bardzo wielu przypadkach głosujemy. Co roku głosujemy na przykład na lekturę roku, co roku głosujemy, mamy taki fajną akcję, taką niezapominajka roku, to jest osoba najbardziej pomocna innym. Ale też dzieciom uświadamiam to, że właśnie ważne jest to, żeby ktoś nas reprezentował. Wobec tego już od pierwszej klasy wprowadzam metody demokratyczne, a także wychowanie obywatelskie i to zdaje egzamin. Dzieci czują się bardzo, bardzo odpowiedzialne za pozostałą resztę. Czyli u maluchów to nie jest tak, że to są warsztaty z tego, co znaczy słowo demokracja, tylko przez konkret, żeby zrozumiały, jak głosują, co to jest. Trudno dziecku wyjaśnić samo pojęcie demokracja. Najlepiej zrobić to po prostu na przykładzie. Jest to takie słowo, którego większość dzieciaków w klasie pierwszej jeszcze w ogóle nie rozumie. Notabene jeszcze nie zapamięta. Jest to, te wszystkie słowa na cja są dość trudne do zapamiętania, a więc ja rzeczywiście przemycam cały czas i wtłaczam to słowo demokracja w bardzo wielu momentach edukacyjnych. Ja też się przekonałam, oglądając różne media, że nawet dorośli Polacy chyba nie do końca zawsze wiedzą, na czym polega nasz ustrój i na czym ta demokracja tak stricte polega. Więc teraz pytanie do Pani Natalii, czy w Waszej szkole dla już starszych uczniów są też jakieś warsztaty, czy na jakichś lekcjach ten temat też jest podejmowany w specjalny sposób? Tak, oczywiście. Lekcje historii, tak? Lekcje WOS-u są to takie właśnie przedmioty, na których ten temat jest podejmowany, wyjaśniany, ale nie tylko. My jako wychowawcy klas, również na lekcjach wychowawczych, przy okazji obchodzenia różnych świąt narodowych, podejmujemy, tak? I rozmawiamy na temat właśnie demokracji, na temat tych praw, które dzieci też posiadają i z których no, powinni notabene też korzystać, chcieć korzystać. Także tutaj we współpracy, to generalnie razem współpracujemy jako cały zespół szkolny i w taki sposób przemycamy tą jakby demokrację i to pojęcie demokracji jakby tłumaczymy też tej naszej młodzieży. Okej. No to mamy taki wstęp zrobiony, no to chyba przejdźmy do rzeczy najtrudniejszej, bo mówić górnolotnie o pięknie demokracji i znaczeniu można dużo, a później trzeba coś zrobić, nie? I to są te wybory. Czyli trzeba je jakoś zorganizować, przygotować, zapowiedzieć uczniom, zabezpieczyć pewnie milion spraw, o których teraz jeszcze nie mam pojęcia, w ogóle zastanowić się, jak podejść do wyboru kandydatów, co wytłumaczyć potencjalnym wyborcom. Ogólnie skierujmy się do tego, jak to zorganizować w praktyce. Edukacja wczesnoszkolna, rozumiem. Zacznijmy. Ja uważam, że jest to bardzo, bardzo proste. Nie pamiętam, bo w tej chwili jestem wychowawczynią klasy trzeciej. Wiem, że tak samo postępowałam w klasie drugiej. Nie pamiętam, jak to robiłam w klasie pierwszej, bo dzieciaki jeszcze wtedy nie czytają, nie piszą. Jest to trudniejsze. Wiem, że wybierałam jakoś samorząd, na pewno nie
w ramach swoich sympatii, antypatii do uczniów, wiem, że na pewno wtedy też wszystkie moje dzieciaki z tego samorządu chodziły na zebrania, i to jest bardzo ważne, chodziły na zebrania samorządu całej społeczności uczniowskiej. Kiedy spotykają się uczniowie od klasy pierwszej do ósmej, wtedy wysyłałam cały mój samorząd wybrany, chyba nie aż tak demokratycznie, znaczy demokratycznie tak, ale nie w taki formalny sposób, ale wtedy wszystkie te dzieci, które były w samorządzie uczniowskim, chodziły na zebrania. Obojętnie, czy te pierwszaki zrozumieją wszystko, co się tam mówi, nieważne. To jest taki pierwszy krok. Wiem, że w klasie drugiej i trzeciej, i teraz prosiłabym o pokazanie mojej karty do wyborów. Dobrze. To jest karta do wyborów z klasy trzeciej. Ja to skopiowałam z internetu, to znaczy skopiowałam, nie, przepisałam z internetu, kiedy są wybory prezydenckie. I tak też dzieciom powiedziałam. Tutaj widzę, że mamy akurat 6 kandydatów i na dole jest napisane, że każdy uczeń może głosować na 4 kandydatów. Dlaczego na 4? Bo nie chciałam, żeby ktoś, kto się zgłosił do tych wyborów, pozostał bez głosu. Jeżeli głosujemy na 4 kandydatów, jest niewielkie prawdopodobieństwo, że ktoś nie uzyska ani jednego głosu, to znaczy oprócz swojego, bo oczywiście, że na siebie można głosować. Było to dla mnie bardzo ważne, żeby żaden dzieciak nie przeżył dramatu, że nikt na niego nie głosował. I tak jest, że rzeczywiście każdy taki nawet kandydat, bo czyż w naszych polskich wyborach nie zdarzają się kandydaci, którzy się do tego nie nadają? Najnormalniej wszędzie tak jest. Ale nawet ten, który się do tego nie nadaje, uzyskuje chociażby 3-4 głosy. Dlatego to jest postaw krzyżyk przy 4 nazwiskach. Ale rzeczywiście tak wyglądają karty wyborcze. Te karty na górze mają, w lewym górnym rogu mają pieczątkę szkoły, którą uczniowie sami przykładają, żeby czuli się w tym momencie ważni i żeby to było takie naprawdę, takie ukonstytuowane prawnie w ich mniemaniu. Po czym, to teraz już mówię o samym, nie, może zacznę od tego, jak wygląda przygotowanie do takiego głosowania. Ja bardzo proszę, można już wyłączyć tę kartę. Wolałabym siebie widzieć. Parę dni przed głosowaniem jest wystąpienie kandydatów. Wystąpienie kandydatów jest przez nich przygotowane. Wspaniale dzieciaki występują. Słuchajcie, panie, państwo, nie zdajecie sobie sprawy, jak dzieciaki z klasy 1-3 potrafią się wspaniale przedstawić. Były takie wypowiedzi, mi nie zależy, żebym była na pewno przewodniczącą, ale bardzo bym chciała, żeby w naszej klasie było fajnie. Ostatnio w klasie trzeciej było tak, że pojawiła się mównica z kartonu, którą przyniósł kolega koledze. Kolega kandydował na przewodniczącego, nawet przyniósł mikrofon do karaoke, gdzie można było zrobić taki pogłos. Oczywiście z mównicy i z mikrofonu korzystali wszyscy kandydaci. A już dzień głosowania to jest w ogóle strasznie ważny dzień. To jest tak, że przynoszą taki, to jest taki parawan zrobiony ze starego teatrzyku kiełkowego, w którym jest takie okienko, ale ustawiam za nim ławkę. Na tej ławce leżą 2 długopisy, jak to jest normalnie w lokalu wyborczym. Dzieci siadają, tam jest ławka i siadają tam pojedynczo. I głosują na swoich kandydatów, po czym ta mównica przekształciła się w urnę wyborczą, jako że no musimy korzystać z dostępnych środków, i dzieci wrzucają tam swoje głosy. I rzeczywiście wszyscy mogą uwierzyć, że dzieciaki z klas 1-3 podejmują wybory bardzo świadomie.
bardzo świadomie i jest to, ja im zresztą mówię, że to jest karta podobna do karty do głosowania na prezydenta, wobec tego one mówią, że głosowali w wyborach prezydenckich i w tym roku pojawiła mi się wręcz kiełbasa wyborcza, bo osoba, która kandydowała na przewodniczącego, notabene nim została, zgromadziła już całkiem niezły elektorat przedtem, prowadząc takie swoje ciche działania wyborcze. A w swoim przemówieniu wyborczym, to był chłopiec, powiedział, że dla całej klasy funduje czekoladę, taką do picia. Sam operował stwierdzeniem kiełbasa wyborcza, ale powiedział, że tę kiełbasę to jednak on przekształci w czyn i rzeczywiście rodzice tego chłopca przywieźli czekoladę. Ja grzałam mleko i dzieci spożyły. A notabene jeszcze jak takie podejście zmienia ludzi, takich młodych ludzi. Ten chłopczyk kiedyś nie był fajny wobec dziewczyn. A od czasu, kiedy został przewodniczącym, powiedział, ja już teraz wprowadzę pokój dla nas wszystkich i nie będę już walczył z dziewczynami. Jest to wspaniałe, przewspaniałe osiągnięcie, nawet nie wychowawcze wobec tego chłopca, tylko wobec wszystkich. Jest to taka wartość dodana dla wszystkich. No tak, takie ładne zamodelowanie wzięcia odpowiedzialności za rolę. Tak, tak, to było niesamowite. Okay. Czekolada wyborcza w klasach 1-3. To ja jeszcze dopytam, bo mówi Pani, że oni fajnie się przedstawiają, ale rozumiem, że Pani mówi im, że na przykład za miesiąc będą wybory, rozumiem, że później oni się zgłaszają, kto chce kandydować i przygotowują te wystąpienia, czy jak to się to nie jest taki odległy czas. Jak Pani widziałyście, to jest, wybory były przeprowadzone w tym roku 13 września, wobec tego ja mówię tydzień wcześniej. Tydzień wcześniej, a programy wyborcze są przedstawiane 2 dni wcześniej. I okay. W tym wieku jeszcze nie mają takiej pamięci długofalowej, to trzeba też mierzyć na wiek dzieci. Ale wspaniale i rzeczywiście dobrze, już nie będę mówiła o dramatach, bo myślę, że. Ale do dramatów przejdziemy jeszcze. To na razie zostajemy w tej organizacji. Tak. Jak to wygląda dalej? Ale dzieci bardzo przeżywają i wbrew pozorom przeżywają też rodzice. No, myślę, że niejednokrotnie bardziej. No dobra, to mamy młodszych uporządkowanych, to teraz wędrujemy już do uczniów starszych, jesteśmy na poziomie wyborów do samorządu szkolnego i tutaj Pani Natalio, Panią poprosimy, aby Pani tak krok po kroku opowiedziała, jak to robicie, że macie duży, duży sukces w tej edukacji demokratycznej. Już opowiadam. Myślę, że tak śmiało mogę powiedzieć, że te nasze wybory do samorządu uczniowskiego możemy podzielić na 3 etapy. Jeszcze taka najważniejsza rzecz, te wybory zawsze organizujemy w czerwcu, kiedy jesteśmy też po egzaminach ósmoklasisty, tak? Bo pamiętajmy o tym, że no te ósme klasy działały w tym samorządzie uczniowskim, niektórzy naprawdę przez wiele lat i też chcemy, aby no mieli jakiś tam decydujący głos w późniejszym głosowaniu, o którym potem jeszcze wspomnę, tak? Ponieważ, tak jak mówię, pierwszy etap są to rozmowy z wychowawcami, czyli my opiekunki zwracamy się z prośbą do wychowawców o wyłonienie no maksymalnie 3-4 kandydatów z doświadczenia, podajmy taką ilość, bo nigdy nie jest więcej, to naprawdę są 3-4 osoby na klasę, to jest taki faktycznie maks. I teraz tak, no, kandydaci oczywiście muszą spełniać pewne kryteria, pewne warunki, no, muszą mieć bardzo dobre lub też wzorowe zachowanie, osiągać dobre lub też bardzo dobre wyniki w nauce, odznaczać się wysoką kulturą osobistą, no oczywiście oraz takim poczuciem odpowiedzialności. To są takie główne kryteria, gdy w klasie już wyłonią kandydatów, tak, to wychowawcy podają nam tych
kandydatów i przechodzimy jakby do tego drugiego etapu, którym są przygotowania i kampania, tak? Gdy już jakby wiemy, tak, ilość osób, wszyscy się tam wyłonią, no to prosimy o, dajemy taki tydzień na przygotowanie właśnie tej ich kampanii wyborczej, czyli tych plakatów, na których zapisują swoje pomysły, które chcą zrealizować, tak, jakieś nadzieje, i potem dajemy taki tydzień na przeprowadzenie kampanii, więc uczniowie też chodzą po klasach, takie jest przyzwolenie też od pani dyrektor, że jakby mogą w czasie lekcji pójść, przejść się po szkole, odwiedzić właśnie te klasy, opowiedzieć o sobie. No niektórzy chodzą i przynoszą, chodzą z koszyczkami wypełnionymi też właśnie małym co nieco. I tutaj muszę dodać, że jak tutaj pani wspomniała, to niektórzy też mają wsparcie, tak? Czyli idzie jedna osoba, a oprócz niej dwie osoby, które trzymają ten koszyczek i tutaj potem przechadzają się, ta osoba opowiada i przechadzają się po klasie z koszyczkiem, żeby uczniowie mogli się poczęstować, tak? Czyli tak ten, tutaj mamy te przygotowania, czyli właśnie ta kampania wyborcza, rozwieszenie plakatów. Plakaty też rozwieszają na korytarzach szkolnych, no i oczywiście teraz my jako organizatorzy no przekształcamy taką naszą salę gościnną w no, taki no, lokal wyborczy, można powiedzieć, tak? Po środku oczywiście stawiamy urnę, z jednej strony są ustawione właśnie takie stoły też, które są odgrodzone, te miejsca, tak, żeby nikt do siebie nie mógł spojrzeć, czyli takie właśnie miejsca wyborcze, można tak powiedzieć, tak, na których właśnie też są długopisy, a przy wejściu no, mamy taki stolik, na który przy którym siedzą uczniowie tworzący komisję, tak? No i jedna osoba sprawdza obecność, tak, bo są przygotowane karty, taka lista obecności dla każdej klasy, więc sprawdzamy, odhaczamy, druga osoba wydaje kartę do głosowania, tak? Też oczywiście karta jest opieczętowana pieczątką szkoły, no i oczywiście zaznaczamy, że możemy głosować tylko na tą jedną osobę, tak? A reszta uczniów tworzących samorząd, czyli reszta członków samorządu uczniowskiego jakby spełnia funkcję taką troszeczkę zabezpieczającą, to znaczy chodzi kolejno według harmonogramu po klasy, tak, które głosują. I oczywiście też nie zmuszamy uczniów. Ci, którzy nie chcą, to mają prawo jakby odmówić, tak, udziału w głosowaniu, więc zostają przed naszym lokalem wyborczym z wychowawcą, a resztę tak wpuszczamy piątkami do tego naszego lokalu wyborczego, no i oddają swój głos, tak? No i teraz tak. Po głosowaniu, tak, spotyka się komisja skrutacyjna i najczęściej składa się to właśnie z dwóch opiekunów i przewodniczącej i zastępcy przewodniczącego. No z reguły to było tak, że to też nie był plebiscyt popularności, po prostu tak uczniowie wybierali, że przewodniczącymi i zastępcą są najczęściej to osoby z klas ósmych, bo też niektórzy działają, tak jak mówię, wiele lat i ci uczniowie wiedzą, że to są osoby na właściwym miejscu, właściwe osoby na właściwym miejscu, także spotyka się komisja skrutacyjna, zliczamy głosy, wyłaniamy 10 osób, które będą tworzyć ten nowy samorząd uczniowski, no i kolejnego dnia ogłaszamy wyniki. I po ogłoszeniu wyników ten stary samorząd organizuje spotkanie z nowym samorządem. Oczywiście tam się też osoby mogą jakby powielać, tak? Bo z tego starego samorządu jakby też są wyłonieni do tego nowego, tak? Że już przechodzą kolejny rok, tak? Są wyłonieni. No i wybierają oni z kolei przewodniczącą, znaczy najpierw wybierają opiekunów, nowych opiekunów, czyli co roku mamy też wybory na opiekuna samorządu, czyli to nie jest tak, że dostałyśmy ten samorząd i nikomu nie oddamy, tak? My również jesteśmy tutaj poddawane jakiejś ocenie, więc wybierają sobie też dwóch opiekunów i potem już wspólnie z tym nowym samorządem to my się spotykamy i wtedy wyłaniamy przewodniczącego i zastępcę, którzy będą tak reprezentować też ten samorząd uczniowski
czy w relacjach z panią dyrektor, tak, bo tu mówimy, że nie będziemy całą grupą w niektórych sytuacjach czy sprawach się udawać, tylko właśnie te ci nasi przedstawiciele, te wyznaczone osoby. I tutaj też zaznaczę, że jakby kandydatów wyłaniamy z klas od 5 do 8, natomiast głosować mogą klasy od 4 do 8. A dlaczego też tak jest? Ponieważ my wiemy, że przejście z klasy 3 do 4 to jest taki ogromny skok, po prostu można powiedzieć, może nie skok edukacyjny, ale jest to taka, no, takie wyzwanie dla uczniów. Oni uczą się uczyć, poznają swoich kolegów i koleżanki, tak? Bo czasami jest tak, że gdzieś te klasy są wymieszane, jakby uczą się tego nowego systemu, uczą się klas, uczą się tego wszystkiego, jakby można powiedzieć, od nowa. I w tym czasie, tak, kiedy oni są w tej klasie czwartej, to my jako samorząd uczniowski próbujemy przedstawić im, na czym polegają te działania samorządu uczniowskiego, uwrażliwić, że no, praca w samorządzie uczniowskim to nie jest tylko przyjemność, to nie jest też taki przywilej, tak, tylko jest to przede wszystkim ciężka praca, poświęcenie. No i wtedy po tym roku jakby tak oni wiedzą, na czym to polega i chętniej wtedy chętniej biorą udział w tych wyborach, tak, zgłaszają się i chcą po prostu działać, bo wiedzą, na czym to polega. To tyle. Ja się dopytam od razu. Dwójka opiekunów, żeby zabezpieczyć sytuację, kiedy jedna z nauczycielek, nauczycieli jest nieobecna, żeby samorząd zawsze kogoś miał, tak? Zgadza się. Tak, i tak faktycznie też ten podział pracy jest łatwiejszy. My też jesteśmy ogromną szkołą, więc naprawdę dwóch opiekunów tutaj się idealnie sprawdza. Też jeszcze, czyli rozumiem, że uczniowie głosują na wybraną jedną osobę i wchodzi pierwszych 10 do samorządu, tych, które mają najwięcej głosów. Przewodniczący jest wybierany już potem w tej grupie 10-osobowej. To niekoniecznie jest uczeń, który otrzymał najwięcej głosów. Tak, dokładnie tak. I jeszcze mam jedno pytanie, jakby jak pani kojarzy, co uczniowie piszą w swoich programach wyborczych? Bo tutaj jednak no, coś już trzeba. No przeróżne. Tak, no są to przeróżne pomysły, jedne zwariowane. Oczywiście, tak, używanie telefonów komórkowych tutaj, co tutaj jeszcze? No dyskoteki, tak? Pojawiały się na przykład pomysły z jakimiś kółkami zainteresowań, bardzo fajna sprawa i jakby tutaj też będziemy nad tym pracować. Żeby, nie wiem, podczas przerw leciała muzyka, tak? Żeby to jakoś uatrakcyjniać. Wielu chciało też robić jakieś, działać na rzecz nie tylko tutaj szkoły, ale również wychodzić poza, organizować jakieś zbiórki charytatywne, tak? I tak naprawdę ten nasz pomysłów jest, no ogrom, pomysłów jest ogrom, ale tak naprawdę te pomysły, one dopiero w zderzeniu z rzeczywistością, tak, sprawdzamy, które możemy spełniać, które nie, i je po prostu na bieżąco modyfikujemy. Okej, to konkretne pomysły słyszę. Tak, no są tak. Też na też takiej pierwszej potrzeby. No, bardzo często pojawia się remont szkolnych łazienek, ustawienie na przykład jakichś ławeczek przy wejściu do szkoły, czy też ustawienie też fajnych takich sprzętów do odpoczynku na przerwach, no ale to tak jak mówię, no to weryfikuje. Dzieci mają rzeczywistość, weryfikuje niestety te nasze pomysły i te chęci. To teraz powiedzieliśmy o tej jasnej stronie, o tym, że dzieciaki w każdym wieku przeżywają. Ja też zakładam, że jednak wybory, jak to wybory, trochę ocierające się być może o rywalizację, marzenia, ambicje, mogą też być dla niektórych dzieci trudnym doświadczeniem. Czy tak faktycznie się zdarza, pani Elu? Zwracam się do pani. U dzieciaków dobrze widać emocje. Zdarza się. Zdarza się jako, że rzeczywiście, tak jak w polskich demokratycznych wyborach, są kandydaci, którzy nie są wybrani, a nie zawsze ci wybrani są najlepszymi naszymi kandydatami i naszymi wyborami. Staram się, bo tutaj nic wielkiego nie wymyśliłam, po prostu rozmawiam z dziećmi.
I staram im się to wytłumaczyć, że jednak może w przyszłym roku, w tym roku na przykład nie została wybrana uczennica, która jest świetną uczennicą, świetną, uczy się chyba najlepiej w klasie. Jednakowoż nie jest najlepszą koleżanką. Myślę, że to też jest, nie traktujmy tego w kategorii porażki, tylko w kategorii nauki. Bo w końcu każdy błąd taki dydaktyczny czegoś nam uczy. Każda ocena ma być informacją zwrotną. Tak samo tej dziewczynce starałam się z nią, bo były łzy i starałam jej się powiedzieć, że może startuj do samorządu uczniowskiego, bo u nas rzeczywiście jest tak, chociaż nie radzę sobie zawsze z porażką dziecka. To jest bardzo trudny temat, bardzo trudny dla mnie, jako że jestem wychowawczynią tych dzieciaków i w jakiś sposób rozumiem ich uciechy, dramaty, błędy i jest mi tak samo trudno z tym, jak im tym dzieciakom. Tę dziewczynkę zachęciłam do tego, bo myślę, że będzie to doskonała organizatorka na lata przyszłe. Powiedziałam, że powinna, ale nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale myślę, że tak, że powinna startować do wyborów w samorządzie uczniowskim, bo pięknie się prezentuje, ma piękne pomysły, tylko akurat tutaj wychodzi jakaś tam antypatia. Ale czy tak nie jest w naszych wyborach parlamentarnych, prezydenckich, że jednego traktujemy z większą sympatią, drugiego z mniejszą? I ci ludzie, którzy nie wygrali wyborów, mają całe sztaby innych, którzy ich wspierają. Wobec tego ja postanowiłam być wspierającą osobą tej dziewczyny, bo to jest jednak małe dziecko, ale rzeczywiście jest to trudne, bo kandyduje do samorządu 8 osób, a przechodzi 4. Przechodzą 4. Wobec tego zwykle to są jeszcze jacyś tam chłopacy, tacy, którzy bardzo, nie, nawet chyba by nie chcieli, ale to wiecie panie, jak to jest z tymi wyborami, że część jest takich figurantów, którzy po prostu idą do tych wyborów. Ja tak sobie myślę o tym bardziej w takim szerokim aspekcie, że to jest taka miniatura życia dorosłego. Wobec tego ja wtedy staję się tym sztabem wyborczym, wspierającym tego kandydata, który nie wygrał. Ale jeszcze chciałabym tutaj dodać do mojej przedmówczyni, pani Natalio, ja proponuję, żebyście jednak włączyli do obrad samorządu dzieciaki młodsze, bo one naprawdę mają bardzo wielką świadomość demokracji. No tak właśnie nad tym tematem się też tutaj pochylamy i tak. Właśnie we wrześniu jakoś tak podczas rozmów z nową panią doszliśmy do wniosku, że chyba trzeba pora właśnie włączyć te klasy też czwarte, także tak myślimy. A jeden, czy dlaczego nie przy wyborze do przewodniczącego, czy przewodniczącej? Dobrze skończyłam. Jeszcze tutaj zaznaczę, że znaczy. Nie mają jeszcze szans na kandydowanie. Tak jak każdy człowiek w Polsce poniżej 35 roku życia nie może kandydować na prezydenta, ale może na niego głosować. Tak jest. Dlatego uważam, że moglibyście się przechylić do tego, by też młodsze dzieci nie kandydowały, tylko głosowały na przewodniczącego, żeby oni już wtedy mieli taką moc sprawczą, która wpłynie na rozwój naszej demokracji. I w zupełności się z panią zgadzam, a też tutaj takie nasze znaczy może nie wątpliwości, ale zaczęłyśmy o tym bardziej myśleć właśnie we wrześniu, ponieważ to chyba drugi czy trzeci rok, gdzie w naszej szkole działa też mini samorząd. Jedna pani podjęła się właśnie założenia tego mini samorządu, czyli zaktywizowania tych młodszych dzieci.
Zatem widzimy też, że oni też działają, my też wielokrotnie współpracujemy przy niektórych projektach, pomysłach, wspólnie organizujemy jakieś dni w szkole. No i tak właśnie też zaczynałyśmy się tutaj przychylać do tego, żeby te wiedzą. Orędzie poszło, zostawimy tę kampanię wyborczą. Ja słyszę, że to jakieś przesunięcia w sieci, więc uwaga, wbijam się, bo chciałam dopytać, bo teraz oczywiście nie wytrzymam z ciekawości. Mini samorząd, pani Natalio. Tak, mini samorząd jest właśnie złożony, znaczy ja tutaj szerzej może o tym nie opowiem, ponieważ no tutaj koleżanka w dwóch słowach, no pomysł się zrodził bodajże 2 lata temu lub 3, teraz niedokładnie nie pamiętam, żeby właśnie zaktywizować te młodsze dzieci, tak, ponieważ my organizując różnego rodzaju też eventy w szkole, nie wszystkie nadawały się też do tych klas młodszych i z reguły to tak niefajnie było pisane wtedy, tak, że uczniowie klas 4-8, no a co z tymi młodszymi, prawda, my jakby działając w samorządzie uczniowskim 4-8 wiedzieliśmy, jakie są potrzeby tych jakby starszych dzieci. I w tym momencie właśnie się zrodziło takie pytanie, no a może by jednak zaktywizować, może by jednak ruszyć też te młodsze klasy, tak, gdzieś tutaj, no i jedna z pań właśnie wpada na ten świetny pomysł i też oni się spotykają, mają też regularne spotkania, tak jak my mamy raz w tygodniu, tak i oni się spotykają, organizują różne akcje, razem też organizujemy pewne dni w szkole, czy dzień pluszowego misia, czy też dzień postaci z bajek, tak? Czyli coś, co możemy, próbujemy się jakoś tak połączyć i tak holistycznie podejść do tej naszej szkoły, żeby właśnie wszyscy uczniowie byli docenieni i żeby mieli no, te równe jakby prawa, prawda? Bo to chyba o to w tym chodzi, żeby mogli mieć wpływ, może nawet nie prawa, ale żeby wszyscy uczniowie, nieważne jaki to jest etap edukacyjny, ale mieli wpływ na tą naszą szkołę, na rozwój szkoły, i na zmienianie tej naszej dwójki. Ja bym nie chciała jeszcze dopytać o ten moment wyboru z 10 kandydatów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Bo tutaj też słyszę, że może być potencjalnie, znaczy w sensie taka sytuacja niełatwa. Czy jest bardzo łatwa i tylko mi się wydaje? Czy jednak może dochodzić tam do trochę starć czasami? No właśnie wbrew pozorom nie. Dzieci wiedzą, znaczy dzieci wiedzą, młodzież może będą oglądać, powiedzą, no pani nazwała nas dziećmi, więc ta nasza młodzież no jest dojrzała, naprawdę muszę przyznać, że jest dojrzała, są to osoby, które jakby wiedzą po co przyszły, wiedzą co chcą robić, są zmotywowane, są już nastawione na działanie i to one najlepiej wiedzą, kto będzie dobrze nimi rządził, tak? Jakby kto będzie nimi kierował, kto będzie też łącznikiem pomiędzy też nimi, a opiekunkami, tak, czy też panią dyrektor, także nigdy nie, jak dotąd nigdy nie zdarzyło się, żeby doszło do jakichś starć, spięć, czy nieporozumień, także no takie mamy szczęście, mamy naprawdę cudowną młodzież. A co się, bo zakładam, że kandydatur jest więcej, że tak pani mówiła, że jest więcej kandydatur niż to ostateczny 10-osobowy skład. Chciałabym dopytać o tych uczniów, którzy no, nie wchodzą do samorządu, a jednocześnie no, przejawiali wolę i chcieli coś robić. Macie jakieś sposoby czy doświadczenia, jakich trochę zabezpieczacie też, żeby być może w kolejnym roku spróbowali, żeby się, wie pani, zupełnie nie wyłączyli i nie powiedzieli, już nie jestem w samorządzie, to już nic nie będę robić, obrażam się. Bo przecież to czasem jest taki naturalny odruch. Tak, zgadza się. No, te wybory do samorządu uczą te nasze dzieci, jak sobie radzić w tych trudnych sytuacjach, ale wiadomo, to jest młodzież. Znaczy, jak do tej pory no, nie mieliśmy problemów. Uczniowie tą no, przegraną, nie wiem, czy można nazwać przegraną, tak, ponieważ no, startując już do tego samorządu uczniowskiego, oni są już wygrani, tak, bo mają odwagę, żeby się pokazać, żeby wyjść z tej strefy komfortu, no bo no nie oszukujmy się, kampania wyborcza nie należy do no przyjemnych, niektórzy mają to flow, niektórzy się potrafią pokazać, sprzedać, tak, a od niektórych to wymaga naprawdę ogromnej odwagi,
Więc myślę, że na starcie oni są już wygrani, ale my też po wyborach jakby dziękujemy, tak? Piszemy też do wychowawców, aby w naszym imieniu, bo też nie jesteśmy w stanie przejść wszystkich klas po kolei, aby wychowawcy w naszym imieniu podziękowali tym kandydatom za chęć, że wiemy, że są chętni i zachęcamy ich do no nie poddawania się, jednak żeby pomyśleli tak, żeby startować też w następnym roku, żeby się nie poddawali, żeby jednak próbowali tych sił za rok. I oni sami tak podchodzą, takie mam wrażenie też w rozmowach na korytarzu, tak, oni mówią, a no dobra, może w następnym roku się uda. I faktycznie tak było, jednego roku jeden uczeń, bardzo mu zależało, ja go osobiście też uczę, i mówi, no pani, nie dostałem się, a mówię, ale słuchaj, no nie poddawaj się, spróbuj jeszcze za rok, no i za rok się udało, tak, także a też mamy, współpracujemy z wychowawcami, mamy wspaniały pani pedagog, panią Justynę, panią Olę, wspaniałą panią psycholog, panią Paulinę, i to jest takie nasze zabezpieczenie. Wiemy, że jakby możemy na nich polegać, no i zawsze mamy to wsparcie. Jeżeli cokolwiek się dzieje, jeżeli widzimy, że no tutaj sami no nie damy rady, tak? No to wtedy one nam pomagają, ruszają nam z kołem ratunkowym i na szczęście wszystko się dobrze kończy, ale tak jak mówię, podsumowując, większych problemów jakby nigdy nie było, no nie docierały do nas takie informacje, żeby ktoś to bardzo mocno przeżył, ale też no nie zostawiamy tych uczniów, jeżeli coś się dzieje, to też wiemy, że byli na liście i tak czasem ich angażujemy, tak, właśnie te osoby, żeby też wiedziały, że mamy ich na uwadze. Także tak sobie radzimy, staramy się przynajmniej. Bo trochę tak chyba przy okazji zaczęliśmy przechodzić do tematu kompetencji, które są kształcone. Słyszałam, że niektórzy muszą wyjść ze swojej strefy komfortu, że wymaga to od nich odwagi. Wcześniej tutaj od pani Eli padło jednak to ćwiczenie przedstawienia siebie i zaproponowania czegoś na środku. No to teraz dopytam, jakie kompetencje kształcą kandydaci, ale też wyborcy. Z pani perspektyw, z pani doświadczenia, co obserwujecie, jaki to ma wpływ na rozwój uczniów? Wróćmy do klas 1-3. Ja bym chciała powiedzieć o jednej kompetencji, którą kształcą wszyscy. Świadomość obywatelska. I w tym zamyka się wszystko, bo to tak, że ci, którzy się prezentują, jednak chcą z siebie wyłonić najlepsze cechy, a ci, którzy wybierają, też rzeczywiście patrzą, bo to nawet te najmłodsze dzieciaki patrzą nie na to, co kto zaproponuje, może i troszkę tak, co kto zaproponuje. Jest to na pewno, jeżeli chodzi o podstawę programową, umiejętność uważnego słuchania, umiejętność wypowiadania się, umiejętność jakiegoś kreatywnego myślenia. Ale wydaje mi się, że tutaj akurat takich dydaktycznych umiejętności ja nawet się nie spodziewam i nawet nie chciałabym się spodziewać. Najbardziej chcę w tym momencie kształtować postawę świadomego obywatela. To jest dla mnie bardzo ważne, bo tak jak pani Olu mówiła o tej kiepskiej frekwencji wyborczej, ja chciałabym czuć, że powoduje to, że moi uczniowie kiedyś pójdą do wyborów i nawet jeżeli ich kandydat nie wygra, to wiedzą, że mogli coś zrobić, żeby ich kandydat wygrał. I w obecnych czasach jest to dla mnie strasznie, strasznie ważne i nie będę się tutaj rozdrabniać na właśnie umiejętności zawarte w podstawie programowej. Nie są one dla mnie w tym momencie zupełnie ważne. Świadomość obywatelska, która drzemie w bardzo niewielu Polakach. To ja pociągnę. Uważam, żeby nie pójść do wyborów, a potem psioczyć przed telewizorem. I myślę, że bardzo wielu z nauczycieli tak ma, że skarżymy się na ministrów kolejnych, a nie poszliśmy do wyborów. I dla mnie to jest najważniejsze.
dziękuję. Ale ja też myślę o tym, że skoro chce Pani doprowadzić do tego, żeby oczywiście chodzili na wybory, ja też trzymam kciuki właśnie, że kolejne pokolenia będą zwiększać tą tendencję, która jest wzrostowa od 2019 roku, no to pytanie, czy też pojawiają się takie głosy, też myślę tutaj o starszych, że może ja nie tylko będę głosował, ale może faktycznie ja wejdę do tej polityki, że może wejście do polityki nie oznacza przejście na ciemną stronę mocy, tylko mogę ja też coś zmienić, że polityka może też być działaniem, a nie tylko gadaniem. Czy pojawiają się takie myśli wśród na przykład młodzieży, że mogliby kiedyś być? Tak, jak najbardziej. Tylko to, już, to też już jest, mówię, tak myślę, że kwestia ich wyborów, ich aspiracji, ale mamy mnóstwo takich właśnie uczniów, którym się chce. No i widać, że im, też wierzę w to, tak, że mogą osiągnąć wiele i ten świat zmienić. Bo zmieniając już ten szkolny świat, myślę, że są w stanie zmienić ten większy świat, nie tylko ten mały, który my tworzymy, ale również ten większy. I tutaj zgodzę się z panią Elą, tak, że jakby to uczniowie kształtują tą aktywność obywatelską, tą świat, znaczy my tutaj też chcemy przy okazji, tak, sprawić, aby oni byli tymi świadomymi obywatelami, żeby mieli to poczucie takie, że mają wpływ na rzeczywistość, w której żyją, żeby korzystali właśnie z tych praw, które posiadają, żeby chcieli współpracować, krytycznie tak myśleć, twórczo myśleć, właśnie wychodzić z tej strefy komfortu, być odpowiedzialnym za podejmowane działania, być przede wszystkim też zaangażowanym. Na tym tutaj jakby opieramy i tutaj chcemy te właśnie kompetencje kształtować. W ogóle Pani Natalia, bo tak się zastanawiam, bo mówiła Pani, że część uczniów, którzy nie chcą, mogą nie głosować, że nie ma obowiązku, bo u Pani Eli to słyszę, że frekwencja wynosi 100%, co wynika z organizacji, ale też z mowy. Ma Pani jakieś w głowie statystykę? Jak mniej więcej ta frekwencja się kształtuje? Jeśli chodzi o liczby, to niestety nie jestem w stanie tutaj przytoczyć, natomiast jest to bardzo mały procent uczniów, którzy odmawiają głosowania. To są naprawdę, nie wiem, jedna osoba, góra dwie na klasę, które twierdzą, że jakby nie będą brały w tym udziału. Natomiast my też potem prosimy wychowawców, aby uwrażliwić całą klasę, tak nie wytykać palcami, że akurat te osoby nie brały udziału, nie chciały wziąć udziału, ale żeby jednak uwrażliwić, że no to oni, ponieważ oni to oni wybierają tą grupę młodzieży, która z kolei reprezentuje ich interesy, tak? Bo my też potem spotykamy się z przewodniczącymi klas i też wspólnie ustalamy pewien plan, czego te klasy oczekują od nas i też realizujemy pomysły nie tylko tutaj kandydatów, tych, którzy zostali wybrani, ale również w czasie roku szkolnego mamy takie pudełko, do którego można wrzucać pomysły klas. Tak? Akurat teraz coś nagle przyszło do głowy, więc to my reprezentujemy tą grupę, to my w ich imieniu walczymy o różne rzeczy, tak? To jakby my w ich imieniu działamy, aby właśnie to im było lepiej, może nie żyło się lepiej, ale funkcjonowało się lepiej w tej naszej, na tych naszych szkolnych korytarzach. No nie oszukujmy się i nie ukrywajmy, no dzieci spędzają ogrom czasu w szkole i tutaj jako samorząd uczniowski chcemy stworzyć no fajną atmosferę, tak? Też, nie wiem, wezwać różnych, zaprosić, może nie wezwać, bo zabrzmiało to, ale zaprosić różnych specjalistów, ciekawych, zorganizować ciekawe spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z ciekawymi ludźmi. Także no, jakby cały czas próbujemy też uwrażliwiać, powtarzać, że to, co robi samorząd uczniowski, to też ma sens, że to nie jest jakaś sobie grupa dzieci, która się świetnie bawi, ale naprawdę no, chce osiągać dobre wyniki, chce się pokazać na, nie tylko jakby tutaj na forum szkoły, ale też na forum takim lokalnym, gminnym. No i faktycznie, żeby zmienić coś, żeby nie tkwić, nie narzekać, tylko właśnie, żeby działać, tak? No bo właśnie o to chodzi, że nie o co nie to narzekanie. Frekwencję macie bajeczną.
Tak, bardzo dużo. Naprawdę frekwencję osiągamy dość wysoką. No i ten odsetek niegłosujących jest taki znikomy. To ja jeszcze jedno, bo nie powstrzymam się, muszę zapytać. A czy wyborcy, bo tutaj się zwracam do obu pań, czy wyborcy już później podczas roku szkolnego podchodzą czasami do swoich wybranych kandydatów i żądają spełnienia obietnic wyborczych? Daj kiełbasę. U mnie kiełbasa się sprawiła, było mleczko, była gorąca czekolada, a jeszcze chciałabym na koniec opowiedzieć anegdotę, bo właśnie ten mój obecny przewodniczący rzeczywiście ma talenty takie polityczne z tą kiełbasą, z tym, że jego kolega przyniósł ten mikrofon, że zgromadził swój elektorat. Ja mówię, chłopiec ma na imię Tymek, ale już tu nie zdradzę nazwiska, mówię, Tymek, ty się nadajesz do polityki. A on mówi, pani Elu, ja się w politykę w życiu nie będę mieszał. Ja zostanę noblistą. I tego mu życzę. No z tym nie będziemy dyskutować. Tak. Trzymamy kciuki za noblistą. A to jeszcze dopytam, czy czasami starszych w takim razie chwytają, że obiecałeś, że będzie to i to, a to się nie wydarzyło? Na przykład jakieś kółko zainteresowań? Zdarzają się takie sytuacje? Tak, wielokrotnie nam się takie sytuacje zdarzają. Czy kwestia niezorganizowanej dyskoteki, tutaj to ojoj, dostajemy po głowie. Czy kwestia właśnie tych telefonów, ale tutaj statut nam już sprawy rozwiązuje, tak? No i też innych ważniejszych i trudniejszych do zrealizowania spraw, ale myślę, że no uczniowie też już są świadomi i tacy tolerancyjni i wiedzą, że no nie wszystko jest od nas zależne, ale rozliczają nas. Owszem, jakiejkolwiek obietnice rozliczają. Ostatnio właśnie zorganizowaliśmy Dzień Postaci z Bajek. W ogłoszeniu było napisane, że uczniowie dostaną niespodzianki. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że no, tych uczniów angażujących się, no, tak jak powiedziałam, no, tutaj widać ogromną różnicę w działaniach i angażowaniu się dzieci po pandemii, więc chcieliśmy troszeczkę ich zaktywizować, chodzi o całą jakby szkołę i nagrodzić wszystkich, ale żeby nagrodzić wszystkich, my musiałyśmy najpierw tak sfotografować każdą klasę, policzyć te osoby, no i te prezenty zamówić, tak? Wcześniej nie zamawiałyśmy, no bo nie wiedziałyśmy, jaka ilość dzieci weźmie udział w tym naszym może no, konkursie, bo przy okazji też będziemy wyłoniliśmy, tak? Trzy pierwsze miejsca w klasach 1-3, no i oczywiście 4-8. No już w środę, no niestety już była na nas skarga pierwsza od wielu, wielu lat, skarga na samorząd uczniowski, od no, jednej z mam pierwszego etapu edukacyjnego, no, że uczniowie niestety nie dostali tych niespodzianek. No i tutaj też z jednej strony fajnie, że nas pilnują, tak, rozliczają i wiedzą, że my działamy, a z drugiej strony taka się troszeczkę smutna refleksja nasuwa, że gdzieś, aby coś zrobić, to musimy coś dać, nie? Czyli żeby uczniowie coś zrobili, to no, musimy coś od siebie dać, no, to jednorazowa sytuacja, więc jakby się nie poddajemy, nie zasmuca nas to, ale rozliczają nas. Ale tak mówię, szczególnie z dyskotek, także o dziwo, braku dyskotek, także nie zawsze się to udało. Prawie igrzysk. Tak, tak. Chleba i igrzysk. Tak jest. Okej. Ja też słyszę, bo tego tak panie tak naprawdę nie mówicie, ale wielkie podziękowania dla was, bo zabezpieczenie i przeprowadzenia tych wyborów i później emocjonalne wsparcie dla tych, których nie poszło i trochę świecenie też twarzą, jeśli jest rozliczenie za obietnice wyborcze bądź niezrealizowane, zrealizowane. To jest wasza dodatkowa praca, którą tutaj ukrywacie zupełnie, a jednak jest to dodatkowa odpowiedzialność, zupełnie inna funkcja, wejście w trochę inną relację i kształcenie kompetencji, których faktycznie my wiemy, że są niezwykle przydatne, a jednak, tak jak pani Elo pani powiedziała, no w podstawie programowej to nie jest dla pani istotne, żeby to wpisać, nie? Więc to jest jakby trochę obok, pewnie przyszłościowo ważniejsze, natomiast to jest wasza decyzja i wasza wola, więc z naszej strony wielkie podziękowania, że zdecydowałyście się to robić, bo to jest nadzieja dla kraju. Tak, tak, dokładnie. I też dziękujemy waszym szkołom, szkołę Kolej nr 84 w Poznaniu, w której pracuje pani Ela, i szkole podstawowej nr
Dwa w Murowanej Gościnie, w której pracuje pani Natalia, bo macie pracujecie w miejscach, które dają wam ku temu fajną przestrzeń. Jest to fantastyczny przykład na mapie polskich szkół. Jesteśmy pewne, że nie jedyny, mamy nadzieję szczerą, że nie jedyny, natomiast na pewno inspirujący i do zaszczepienia tam, gdzie jeszcze zaszczepione tego typu pomysły nie są, bo jak też państwo słyszycie, one są do zrobienia, nawet przy tym skromnym budżecie, bo można stary teatrzyk, bo można salę wygospodarować, bo dużo się da zrobić nawet przy tych budżetach, które szkoły dysponują, czyli małych. A w dodatku w obecnych czasach jest to strasznie, strasznie ważne. I nie psioczmy potem, tylko po prostu idźmy do wyborów. A to ja jeszcze a propos pomysłu. A ja myślę, że taka, przepraszam pani Agnieszko, taka wartość dodana, że taki dzieciak, który weźmie w wyborach udział u pani Natalii czy u pani Eli, on, kiedy usłyszy, że są wybory, zaciągnie mamę, tatę, ciocię i rozliczy, czy byli na tych wyborach, czy na nich nie byli. W tym temacie tego live'a jest też taki pomysł, który chciałabym podrzucić paniom i wszystkim, którzy nas oglądają, czy będą oglądać, a propos budżetu obywatelskiego, bo też poznałyśmy kiedyś szkołę, w której z kolei były budżety obywatelskie, szkolne, z rady rodziców były jakieś, tam nie były wielkie kwoty, to było tam 300-400 zł, uczniowie pisali swoje własne projekty do tego budżetu obywatelskiego, zgłaszali je, one również były głosowane. I to też w myśl tego procesu demokratycznego i zarządzania tą małą społeczność, więc to bardzo bym chciała, żeby też zostało i też kogoś zainspiruje. To ja może dodam, że w naszej szkole właśnie też korzystamy właśnie z tego pomysłu już chyba drugi rok. W tym roku chyba w listopadzie właśnie, tak? Będzie chyba kolejna edycja właśnie tego szkolnego budżetu obywatelskiego i razem właśnie z panią pedagog, panią Aleksandrą, samorząd uczniowski również współpracuje, zachęca, nakłania uczniów do właśnie pisania projektów. My sami pisaliśmy projekt i w tym roku też czekamy, kiedy będzie możliwość, bo mamy już pewien pomysł, który byśmy chcieli, żeby przeszedł, wygrał. I oczywiście to my też obstawiamy te głosowania, czyli te wybory na najlepszy projekt i to my znowu zajmujemy się tą techniczną tutaj stroną. Także działamy. Tutaj powiem, że my już działamy. Super, super. Ja zaraz. Do wymyślenia. Jako patrzę na nasz zegarek, my powoli będziemy kończyć spotkanie. Zanim jeszcze zamknę, to oczywiście serdecznie chciałabym zaprosić wszystkich na naszą kolejne spotkanie, przypadające 19 grudnia. Temat niezwykle ważny, ponieważ porozmawiamy sobie o postanowieniach noworocznych i o tych, co z nich wychodzi, a co wyjść by mogło. Porozmawiamy nie z byle kim, bo z panią Małgorzatą Trybuś, która jest i nauczycielką, pedagogiem, ale też jest coachem i trochę nam przedstawi to z punktu widzenia narzędzi coachingowych, które można wykorzystywać w pracy z młodzieżą. Także też serdecznie zapraszam tych, którzy zamierzają postawić sobie jakiś cel noworoczny i tych, którzy jednak po prostu chcą ten taki temat wykorzystać w pracy z młodzieżą. Bo tutaj wyjątkowo będziemy skupiać się nie tylko na pracy z młodzieżą, ale też na pracy ze sobą, aby w ten świąteczny czas i potem w ten noworoczny czas wejść z nowymi postanowieniami, nową energią. Serdecznie paniom dziękujemy. Fantastycznie spędzona godzina, nie zauważyłam, kiedy upłynęła, szczerze mówiąc. I cóż, mamy nadzieję, że proces demokratyczny. Spokojnego wieczoru i udziału w również. Dziękujemy. Dziękujemy.